Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed Wami symulator piwnicy. Ostatnio były trollowe rany Edenem. No to dzisiaj random. Może nie jakaś trollowa post... Nie. Odmawiam. Odmawiam. Co to miało być? Szkoda, że nie Lost. Azazel, też go nie lubię. A, może przestanę robić randoma. W sumie... Nie jestem fanem tego, co mi gra w tej chwili serwuje. No, zobaczymy. Azazel powinien być prosty jak drut kolczasty. Jak to w praktyce będzie, to się zobaczy. Mam tendencję dostawania głupich obrażeń. Dzięki jego krótkiemu zasięgowi, no ale zobaczymy. Karta full, pewnie ją zużyję wcześniej. Nie żeby tam uciekać z bostrasza, czy jakieś inne takie strategie. Jeżeli mi się nie będzie chciało do tego czasu jej trzymać. Przydałyby się bomby, mamy dwie skałki. Ten pokój jest naprawdę upierdliwy jak cholera, kiedy się nie lata. Muchy oczywiście się chowają nad skałami, bo mogą. No dobra, mamy bomby. Dobra, tu była jedna. Zaraz weźmiemy. I gdzie była druga? Gdzieś tu na dole. Nie tutaj, nie. Tu też nie. Tutaj. Może Secret Room przy okazji? No, hapeków się... Hapeki się teraz odnowią bardzo ładnie. Nie będę musiał się przejmować moimi niezbyt sprytnymi obrażeniami. Baterii też trochę jest, no ale za bardzo nie ma ich na co wykorzystać. Jeszcze więcej bomb. Może by tak super secreta poszukać. Lary jest, no, chyba jednym z prostszych bossów, jaki może się dla Azazela trafić. Świetnie. Shot speed chyba nic nie robi. 6 bomb. Super secret może być gdziekolwiek, ale tu może być zwykły secret. No, shot speed chyba nic nie robi. Gdyby to był zasięg, to jeszcze, no, powinien coś robić, ale shot speed nie sądzę. To lecimy dalej. Unknown. Nie wiem ile mam. Z 6 HP mniej więcej. Czemu nie? Zrobimy. W sumie powalczę z wami. Ale się nie opłaca chyba. Kto to jest? Pin? Pin. Nawet się nie opłaca używać fulla za bardzo, no ale dostałem w papę, więc może się opłacało. Ale wolę, nie wiem, do ucieczki z Kresruma tego wykorzystać. Na przykład, zobaczymy. Dobra. Jest Cellar, więc bardzo się cieszę, że jestem Azazelem. Pająki nie są aż tak upierdliwe. Wciąż są, ale... do przeżycia. Skąd tyle tych HP-ków? Przynajmniej będzie można... darmowe bomby. Będzie można od szatana coś ładnie sobie zafundować. Nieskończone bomby, więc nawet nie muszę się przejmować oszczędzaniem ich. Pyk. Siory też mnóstwo. Pójdźmy do sklepu. W takim razie.
Ciebie też wysadzę, bo mogę. Naprawdę mnóstwo kasy. Gdzie może być zwykły secret room? Zobaczymy. To wysadzę. Tu pewnie jest zwykły secret room. Nie? Czy krzywo postawiłem? Okej. Niespodzianka. Aha, no podejdź tu, podejdź. Mam jeden klucz, więc postaram się... miałem nadzieję, że tu będzie secret room i przejdę do item rooma, ale nie. No więc... Więc nie, pójdę do sklepu. I... kupię mapę. I kupię pay to play, czyli... Zamiast kluczy używamy kasy. Aha, to no tak, to niestety nie strzela brimstonem. A szkoda. I co mamy? Fula. Dobra, to kupię serce. Bo mogę, wysadzę ciebie, bo mogę. Bo mam bomby i kupię klucz. Świetnie. To idziemy na bossa, nie ma co tu chyba przedłużać. W takim układzie. Pin. Biedak. Wezmę to od razu, bo to mi da... nie, trinketa nie chcę. Dlaczego Krampus? Dlaczego? W dupę se strzel tym swoim szajsem. No dobrze, nie mam innego przedmiotu, więc weźmiemy główkę. Nie za dużo was tu? Chciałbym tego pozbierać te rzeczy wszystkie. Moon Lovers, co to było? Full. Zróbmy tak. I ewakuacja. No, tego trinketu nie wezmę, bo on sprawia, że przestaną się pojawiać przedmioty aktywne. A w sumie... O, nie chcę tego tak do końca. Mam głowę Krampusa, to nie jest jakiś super przedmiot. No jest użyteczny czasami. Ale nie miałbym nic przeciwko czemuś lepszemu, potencjalnie. Co to jest Hermit? Lepsze niż Full. Humbling Bundle za 7 centów. Postaram się zakupić. Fail. Dobra. Zbiorę centa. Może się uda. Pyk. A w zasadzie. Właśnie, dlatego ten przedmiot jest bezużyteczny teraz. Fakt, że się kręci czasami ten brimstone i przez to praktycznie niczego się nie trafia. Badziewna zmiana totalnie. Ech. Kupujemy to. I lecimy przed siebie. A może powysadzam jakieś grzyby? Nie wiem. Nie chce mi się. Właśnie, mam mapę. Boss jest zapewne na dole. Pyk. A z kolei gdzie jest item room? Pewnie na górze, znając życie, ale zobaczymy. Może nie. Może jednak jest... Też na dole, przez co nie będę musiał się cofać. Wątpię, ale jednak jest, świetnie. Trinketów żadnych nie ma. Niech będzie 3 dolarówka. A może nam się... odbić, że tak powiem. No, ale czemu nie? Ej, łaza, od razu odpalę. Jest przejście. Niebieskie serce, które pewnie zaraz łyknę po zabiciu bossa. No, nawet nie starałem się jakoś specjalnie unikać. Aha, no tak, aniołki. Hehehe.
No to co? Lejemy? Lejemy. O, zamrażarka. Kosy? Okej. Okay. Może się uda mega satana zaliczyć. Nie jestem może tego jakimś super wielkim fanem, no ale jak dają, a mam tyle HP-ków, to bierzemy. Sprawdzę na szybko super secret. Tu gdzieś nie. Tu nie. Czas 9 minut, dosyć dobry. Jeszcze może boss rusha. Nie chciałbym walczyć z boss rushem, ale... Może uda się coś tam ukraść z niego. Jeśli znajdę znowu jakąś kartę teleportacji. A idź w cholerę. Dobra, wolę lewą rękę chyba. Przynajmniej na razie. No do Crystalmu od razu wejdę. To kosztuje tylko połówkę serca. Pięknie. No a pigułek oczywiście nie bierzemy. Nauczyłem się już. Odmawiam. O. W końcu efekt przedłużenia Brimstona. Zazel Viagry łyknął. Pyk. Właśnie... Był jakiś czas temu patch, chyba niewielki, który dodał nową pigułkę, znaczy nową. Przywrócił starą, Friends Till the End, czyli coś, co spawnuje muchy. Ja nie wiem. To jest kolejna pigułka, która... Jest już runa, która robi to samo. No dobra, prawie to samo. Pająki, muchy, jeden pies. Czy naprawdę ta pigułka była potrzebna? Jest to kolejna pigułka, która w sumie nic dobrego... No dobra, no... Bardzo mało dobrego coś daje. Więc znowu żaden jakiś super pozytywny efekt, czyli PhD jest bardziej bezużyteczne niż było. Pigułki ogólnie są mocno bezużyteczne. Tego nie biorę. Sprawia, że moby się troszkę nieprzewidywalnie zachowują. O, kompas, pełne mapowanie. No i do kompletu Champion Belt. Wysadzimy chyba tego łosia. To mi da parę procent. No, nie mam pojęcia, co twórcy gry chcieli osiągnąć przez tę pigułkę. Nie rozumiem, że ona była wcześniej i to tam, nie wiem, nostalgia czy co, ale jest to bezużyteczne totalnie. I wcale nie sprawia, że pigułki są warte teraz czegokolwiek. O. Curse of the Maze. Świetna piguła. Jesteśmy w depcach, 12 minut, całkiem nieźle. Mamy pełne mapowanie. Więc nie wiem. Ruszę od razu do bossa. A nie naładowałem się. Jakiegoś tearsdowna dostałem? Co jest grane? Czy to 3 dolarówka mi w konia robi? Chyba tak. Znowu ładuje się 5 godzin ten Brimstone. Ja, jakiś triple shot. O, kolejny przykład, gdzie głowa Krampusa bezużyteczna była. I obracanie się jest naprawdę... Ech. Wsadzimy czaszki. Właśnie, może jakaś karta teleportacji się trafi. A jak się nie trafi, to się nie trafi. Trudno. Pyk.
Super mucha. A wezmę. Głównie dlatego, żeby już się nie pokazywała. Nie pokazywał ten przedmiot nigdy w skrzynkach. No cóż, nie mam kasy, więc nie wiem po co tu przyszedłem właściwie. Z rozpędu. O, mucha nawet coś zrobiła, jestem w szoku. Oho, Firemind. O, bierzcie go. Dobra. I do dzieła. Znowu. Cholerne obracanie. Jaki to ma cel? Jaki to ma sens? W kolce weźcie wypierdzielać. No, a teraz dla odmiany szatan. No. Nie mam pytań. Czy ja wziąłem coś gapiego? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje, ale i tak wezmę obruszkę. Więc z aniołków nici. Wszystko na marne. O, pigułki. W skrócie. Idziemy. To był quadshot. Coś w ten deseń. No może jednak gapiego zrobimy. Byłoby fajnie. Raczej wątpię. O! Będzie można uciec z boss rusha. Świetnie. Świetnie, świetnie. Nie, to jest ciekawy pokój. Dobra, mam to gdzieś. Troszkę więcej obrażeń dostałem niż bym chciał ostatnio, ale... Infestation, no dobra. Kolejny muchowy przedmiot. Przypomnienie, nie ma po co iść do sklepu. Więc nie wejdę tam nawet. I co? Nie ma nigdzie indziej w zasadzie iść. Po co? Pyk, nosz. Mucha, bierz go. Zaraz będzie boss i wszystko będzie pięknie. Tyle mam baterii. I wlazłem nawet w moba, bo jestem genialny. Umiem grać w Izaaka. Teraz pozostaje pytanie. Runa Eyewaz oczywiście nie gwarantuje. Cholerne obracanie. Gdyby się nie obróciła, to już mamuśka by nie żyła. Mega wkurzające. No, Eyewaz wcale nie gwarantuje przejścia niżej. Ale nawet jeżeli to będzie drabinka, to... To też dobrze. Chyba to zresetuje boss rusha. No, przekonamy się. Tak czy owak, jest dziurka. No i co? Wziąłem Maw of the Void od szatana. Tutaj bierzemy Rage'a oczywiście. I dobranoc. Rage'a, Bloodlust'a. No, tutaj nie ma nic ciekawego, więc prosto do bossa. Jest bliziutko. O, ząbki. A ty co? I tak nie dojdziesz. Firemind. Mało brakowało, bym się wysadził. Serca oraz... Jest skałeczka. W sumie... Mogłem zostawić to jedno serce. Nie no, sorry. Nie nakarmię cię.
Nie jestem zdesperowany aż tak bardzo. Okej. No. Dlaczego? Czy to za każdym razem się obraca? Tak to wygląda. Dobra, Gapi. Nie, Gimpi. No prawie to samo. Wezmę, skoro kosztuje tylko jedno serce. Czemu nie? Super sekreta mi się nie chce szukać. To będzie jakiś wyjątkowo szybki run, jak na moje możliwości. Jak tam stoimy z czasem. Jeszcze do hasza pewnie dojdę. No, spokojnie. Boss nie jest blisko teoretycznie, ale Secret Room może być gdzieś po drodze. Dobra, czerwona skrzynka. To zajrzę. Raczej mało opłacalne, ale... mogło być. No. Stula jest trochę niebezpieczna z tymi wybuchowymi muszkami. Czy to są w ogóle muchy? Przyznam, że much to mi za bardzo nie przypominają. No ale co ja tam wiem? Co, Loki? Gin. No. Curse Room, a pójdę chyba. O, co tu się dzieje? Niespodzianka. Pójdziemy do Curse Rooma pewnie. O, fakt, ten pokoik. Aż użyłem głowy, bo wkurzający. A, zajrzę. Nie opłacało się, no ale cóż. Może Secret Room? Nie. A szkoda. To może... nie, tu u góry nie może być. Z tej strony też nie może być. No to niestety nie ma skrótu. Trzeba będzie się ruszyć normalnie. Blup. Niestety. Tak się to kończy. O, spokojnie, spokojnie, powoli. Przynajmniej... po co ja tu w ogóle przyszedłem? Nie wiem. Przynajmniej obrażenia się podpakowały dzięki... Rage'owi. Więc Itlivs pewnie padnie w sekundę. Chociaż pewnie użyję głowy Krampusa na jeszcze na dodatek. Dobra. Może nie. To było troszkę marnotrawstwo. Cholera. Co, nie ma baterii żadnej? No prawie. Muchą dobiłem. Nie chcę iść na hasza. Ale pakt weźmiemy. Coś mi się kontroler zaczął buntować. Pakt weźmiemy. Nie, no nie pójdę na hasza, bo mam krótki zasięg. Walka z haszem to byłaby katorga. Więc odmówię tej przyjemności. Nie chcę iść do Curse Rooma i z powrotem, więc po prostu na dół do bossa. O, teraz to bateria. Na dół do Izaaka. Załatwimy co trzeba. No, obrażenia niby nie są jakieś rewelacyjne. O, magik wbrew pozorom jest przydatny. Bo sprawia, że również Maw of the Void, czyli nasz okrąg śmierci, się jakby samo naprowadza. Noż tu. Kolejna bateria, dobrze. To pewnie ją wykorzystamy na duży pokój.
Nie chcę białych serc. Tatuś, tak, dziękuję, że... Bez komentarza. Nie, bateria była tutaj. Naprawdę... poniżej pół godziny będzie, no naprawdę jest szok. Jak, no, jak na moje możliwości. O, a teraz akurat się nie kręciła, jak ja się spodziewałem, że będzie. Dobra, wlezę w ciebie, bo mnie wkurzasz. Trochę źle zabrzmiało. W sumie jeszcze mogę umrzeć, nic nie jest przesądzone. Aż tak dużo HP to nie mam. Dobra. No idziemy, no. Zobaczymy, co tam w skrzyneczkach dadzą. Ile mam kluczy w ogóle, bo nawet nie zauważyłem sporo. A propos kluczy. Chyba o czymś się zapomniałem. Ale to może i dobrze. Przynajmniej... przynajmniej HP-ków trochę dostałem. A zużyjemy pigułki. Dobra. No dobrze, no czasami pigułki są dobre. Wow. O, to jest ciekawy level. No dobrze, to bierzemy lewą rękę ze sobą. Na pewno gapi się zrobi. Weź umrzyj, patafianie. No i brimstone lepszy. No i bomby lepsze też. No, naprawdę musiałeś. Przynajmniej Secret Room znalazł. Znaczy, znalazłem. Ominęliśmy jeden pokoik. Znowu ty. Teraz mam... O, i ty. Teraz mam bonus z Rage'a, więc pójdzie łatwiej. Ty to weź zdychaj. I ty też, wkurzacie mnie wszyscy. O, jeszcze żyjesz? Firemind, naprawdę. Już nawet nie jestem wkurzony tam tymi swoimi głupimi obrażeniami. O nie, Maze. Zaraz mnie przeteleportuje gdzieś na drugi koniec mapy. Ragman! Byle do bossa. O! Nice. Włączyło się samo naprowadzanie. Dobrze, Curse of the Tower pomoże. No, klątwa ta nie jest taka zła, kiedyś ma Polaroida. Można... Uuu, to było dobre. Można ładnie wyczyścić. No i co? Działamy. Chciałem Maw of the Void zademonstrować, jak to właśnie wygląda. O, tak się dziwnie rozciąga i przeciąga. No, 26 minut. Speedrun niemalże. Nie no, speedrunnerzy to tam... 12 minut potrafię. No dobra, no. Azazel. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.